Dzień dobry, namaste, nazywam się Wiry. To, że ja jestem wegetarianinem, więc pokażę Wam, jak zrobić wegetariańską jajecznicę. Do tego będziemy potrzebowali kurkumę z pół łyżek do herbaty, pół łyżek paprykę cayenne, jedną łyżeczkę do herbaty garam masala, kumin, jedną łyżeczkę i kumin mielony z jedną łyżeczkę i liści kozieradki, jedną łyżeczkę i pastę imbirową, czosnkową. Do tego dwie cebulki drobno posiekane, tak samo dwie sztuki pomidory, jeden mały zielony ostry chili, panirko 250 gram. Do tego, właśnie do tego jajecznicę możemy używać jakąkolwiek warzywa, jakie my posiadamy w lodówce. Tak samo jak robimy jajecznicę z jajek, to tutaj te same reguły są. A do smażenia, do gotowania będziemy używali ze 3 duże łyżki masło klarowane. Zaczynamy. Masło już nam się tutaj grzewa. To szybciutko damy. Najpierw kumin i jedną taką łyżeczkę dodamy i będziemy mieszali, aż czosnek i imbir straci swój surowy zapach. Damy też od razu kurkumę. I teraz to, że my mamy warzywa, te warzywa wszystkie razem dorzucamy. Żeby było bardziej kolorowo. I mieszamy przez 2 minuty. Potem będziemy dorzucali cebulę. Teraz dodajemy cebulę i zieloną paprykę. W zasadzie można później dać, ale chcę teraz, bo to jest mrożone. Wszystko pomieszamy i niech się gotuje przez 2-3 minuty. Teraz już prawie są gotowe, dodajemy pomidor krojony. Mieszamy delikatnie przez 30 minut i dodamy resztę 30 sekund i dodamy resztę przypraw. Liści kozieradki damy na sam koniec razem z sól. Garam masala. Tutaj nie chcemy, żeby wszystko było takie mięciutkie. Chcemy takie al dente, żeby czuć było na każdy gryz. Żeby czuć było, że coś jest. Zdejmuję te swoje pierścionki. Bierzemy ryż. Tutaj już ta masala, która jest w środku, jest gotowa. I teraz zmiażdżemy lub zgniacamy, nie wiem co jest poprawnie, ale zrobimy tak. I mieszamy razem z tym. Za chwilę będziemy dodawali sól do smaku i liści kozieradki.
i liści koziarabki nie dajemy tak całe, tylko mielimy między dwoma ręcami. Robimy taki puder i wtedy mieszamy. Pachnie bardzo ładnie. Jestem głodny też. Jeszcze mieszamy z minutę i będzie gotowy. Już jest gotowy, tylko sprawdzam sól. Super. Jest gotowy i podajemy. Nic nie musi zmarnować. Jest gotowy. I można zjeść z roti. Smacznego. Dziękuję.